Bardzo wyryły mi się w pamięci słowa Oli, która powiedziała, która ciebie obarczyła winą za rozpad tej relacji. Ty wtedy nie chciałaś tego skomentować i rozumiem, bo pewnie też byłaś w emocjach. A dzisiaj co byś powiedziała na ten temat? Wiesz co, powiem ci tak. Jest pewna rozbieżność między tym, co się działo naprawdę, a to, co pokazano w telewizji, ale jeżeli chodzi o sytuację z Olą, 100% zostało pokazane wszystkie nasze emocje i słowa, także myślę, że widzowie to już ocenili najlepiej. Jakby wiesz, ja potrafię się przyznać do błędu, ja podeszłam do Oli z tą ręką, ona powiedziała to, co powiedziała, wiadomo, wszyscy wiemy, nie chciałam podać ręki, także... Także no spoko, wiesz, ja na finale stałam, ja już nie mogłam się doczekać wyniku, bo miałam ogromny stres, więc szczerze mówiąc na tamtą chwilę średnio mnie interesowało to, co tam ma do powiedzenia Ola, tak powiem. Mm-hmm. A macie jakikolwiek kontakt? Nie. Nie, wiesz co, właśnie, bo tak jak ja no, na Puszce Pandory jakby już myślałam, że jest spoko między nami, że już no, wiedziałam, że nie będzie można podnosić rękami, ale myślałam, że po prostu będzie ten kontakt. No ale po prostu jeszcze wywiad Oli po całym programie, gdzie powiedziała, że no, my jesteśmy imprezowiczkami i jakby nie ma z nami o czym rozmawiać, to no tak już była taki gwóźdź do trumny, więc no nie, na tą chwilę nie mamy absolutnie żadnego kontaktu.